Cierpisz? Nie musisz. Cierpisz, bo śpisz. Ale chyba nie ma takiej możliwości, aby ktoś wytłumaczył ci, czym jest przebudzenie, jeżeli jeszcze śpisz. Bo jak śpisz, to nie słyszysz. No i nie widzisz. Nie widzisz tego, co jest. I do momentu, w którym nie zaczniesz się budzić, nie zaczniesz widzieć. Jak możesz widzieć, jak oczy masz zamknięte? Przebudź się, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny. Jak w ziemi duch szedł dołem do okolny. Przebudź się, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny. Obudź słuch, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś. Zatem co widzisz, skoro oczy masz zamknięte? Widzisz sen, czyli coś, co nie jest prawdą. Coś, co zniknie, jak otworzysz oczy. Czyli zniknie, jak się obudzisz. A jak już zniknie, doświadczysz prawdy, czyli wolności. I zatańczysz w zachwycie. Przejrzysz na oczy, czyli zobaczysz świat taki, jakim jest, a nie taki, jakim wydaje ci się, że jest. Czyli spojrzysz na świat bez wszystkiego tego, co ukształtowało to spojrzenie, bez wszystkiego tego, co zawęża widzenie, bez wszystkiego tego, co zniekształca odbiór tego, na co patrzysz. A jeśli nie uwierzysz, bo cię skuto, będziesz w dłoń ujęty, będziesz ludzkie dłuto. A jeśli nie uwierzysz... Zatem postaraj się zobaczyć świat bez wszystkiego tego, co bolało. Spójrz bez słów, co raniły. Bez ludzi, co krzyczeli. Bez nocy nieprzespanych. Bez łez, które płynęły. Czy potrafisz tak patrzeć? Czy potrafisz pozbyć się wszystkich historii, które słyszysz w swojej głowie? Tych, co oceniają to, co teraz mówię. Tych, co oceniają ciebie. Tych, co oceniają ludzi, których napotykasz. To nie ty oceniasz, a skrzywdzona część ciebie. Czy potrafisz wyzbyć się historii bycia ofiarą, użalania się nad sobą? Tego, że świat jest przeciwko tobie. Tego, że nie masz pieniędzy, a innym spadły z nieba. Czy potrafisz zatrzymać te historie, a przynajmniej z nimi się nie utożsamiać? Spójrz na świat bez tych ran. Spójrz na świat bez tych łez. Spójrz na świat bez tego bólu. Spójrz na świat bez tych historii. Przestań trzymać to, co się zdarzyło. Puść to wszystko, co cię bardzo skrzywdziło. Ci, co ciebie skrzywdzili, również byli skrzywdzeni. Ci, co nie dali ci miłości, sami jej nie otrzymali. Nie patrz na nich jak na sprawców. Zobacz w nich ofiary sprawcy. Zmienić tego już nie możesz. To, co było, już minęło. Odpuść, pogódź się z tym, co było. To nie znaczy, że popierasz to, co robili. To oznacza, że uwalniasz się od tego, co ci zrobili. Co się wydarzy, kiedy puścisz to wszystko, co cię ogranicza, jak wierzenia, które ci nie służą? Oczekiwania, jakim masz być. Żale z przeszłości. Traumy i presje, dokąd masz dojść. Doświadczysz tego, co pozostanie. Doświadczysz wolności. Doświadczysz prawdziwego siebie. Tego, kim naprawdę jesteś. Czyli doświadczysz
nieprawdopodobnej siły. Poza Twoją wąską perspektywą jest coś, co może uratować świat. Tam jest siła, która może podnieść Cię z dna, przytulić, kiedy myślisz, że jesteś sam, wskazać drogę, kiedy nie wiesz, dokąd iść. Jest nadzwyczajna i obecna w każdym z nas. W ciągu chwili rozświetli drogi wielu z nas. Budząc się, odkryjesz potencjał każdej z chwil. To nie jest tak, że Ty musisz czegoś się nauczyć, aby ją poczuć. Ty musisz odrzucić to, co stoi na przeszkodzie w jej odczuciu. To wszystko, co Cię ogranicza, to wszystko, co Cię zniewala, to, co Ci wmówiono, a prawdą nie jest. Im więcej tego, co miłość blokuje, porzucisz, tym więcej miłości, czyli siebie, poczujesz i zaczniesz płynąć w miłości zdalnej, zachwytów nad sobą i ukłonów przed życiem. Zatem słuchaj tego, co mówi Twoje ciało, co czujesz, co Ci nie służy. A następnie to puszczaj. Żegnaj się z tym, ale nie walcz. Czyli wyjdź poza swoją wąską perspektywę. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co jest poza nią? Co jest poza tym, co uznajesz za dobre i złe? Co jest poza tym, co możesz, a co nie? Co jest poza tym, co musisz? Co jest poza tym, co usłyszałeś na swój temat? Poza bólem, którego doświadczyłeś? Co tam jest? Pochyl się nad tym w ciszy. Jeżeli nie jesteś szczęśliwy, to tam jest to, czego szukasz. Tam jest wolność. Tam jest miłość. Tam jesteś Ty. I tam naprawdę wystarczy, że jesteś. My tego nie widzimy, my tego nie czujemy, bo skupiamy się na tym, co na swój temat usłyszeliśmy. Co się od nas wymagało. I patrzymy przez to, co nam powiedziano. Przebudzenie jest wyjściem poza te wierzenia, a dzięki temu spojrzeniem na rzeczywistość bez nich. Trochę tak jak w aparacie w telefonie. Podczas robienia zdjęcia ustawiasz filtr i w efekcie nie widzisz tego, na co patrzysz, takiego, jakie jest, a widzisz to przepuszczone przez wybrany przez Ciebie filtr. Co jednak się stanie, gdy taki filtr zadziała w drugą stronę? Czyli ktoś włączy filtr, który zaszkodzi temu, na co patrzysz. Sama w sobie rzeczywistość nadal jest taka, jaka była, ale Twój odbiór tej rzeczywistości jest zniekształcony. I to z tego powodu każdy, patrząc na to samo, zobaczy co innego, bo każdy patrzy przez nabyte w życiu filtry, traumy, doświadczenia, które go ukształtowały. Patrzysz na świat przez setki nałożonych często nieświadomie na Ciebie filtrów trudnych doświadczeń i mówisz: świat to udręka, nie chcę tu być. Mam dla Ciebie dobrą informację. Nawet fantastyczną. Tobie tylko się wydaje, że nie jest okej. To, co odbierasz patrząc, wydaje Ci się nie okej, ale to iluzja, bo patrzysz przez filtry. A tak naprawdę to, na co patrzysz, jest idealne takie, jakie jest na chwilę obecną, bo gdyby mogło być inne, to by było. Wiem, że teraz trudno jest w to uwierzyć, ale uwierz mi, wszystko ma swoją wartość. I jak już rozpoznasz to, kim naprawdę jesteś, czyli to, co jest poza Twoją wąską perspektywą,
to zrozumiesz tę zagwozdkę. Świat jest przepiękny, tylko ty śpisz i nie widzisz tego, co jest. Patrzysz na niego przez setki filtrów, czyli wierzeń, które ktoś na ciebie nałożył. No i oczywiście w efekcie tego nie tylko widzisz świat jako coś złego, ale też, co bardzo istotne, podejmujesz decyzje według tej optyki, które wyprowadzają cię w pole. No i chcesz ten świat jakoś pokolorować, więc zaczynasz kolorować to, co widzisz. No i wszystko się wali, bo to nie wymaga kolorowania, a wymaga zdjęcia szergofiltra, czyli wymaga przebudzenia. Żeby jednak zdjąć coś, co nam nie służy, musimy zauważyć, że to nosimy i to jest najtrudniejsze. Tak długo to nosiliśmy, że to stało się nami. Tak długo widzieliśmy na szaro, że uwierzyliśmy, że świat jest szary. Dodatkowo nasz umysł będzie gryzł rękę, która chce go z tej iluzji wyciągnąć. Tak długo w tym tkwiliśmy, że bycie ofiarą, poszkodowanym, biednym i nic nie wartym, opuszczonym i samotnym, zdradzonym, niezdolnym, brzydkim, stało się naszym pokarmem. Chcemy bronić te iluzje, łatwiej nam się nad sobą użalać, niż wyjść z tej spirali. To dlatego mówi się, że zmieniając siebie, zmieni się świat, a dokładniej zmieni się odbiór świata. Czyli zmiana zaczyna się od ciebie. To ty, porzucając to, co zniekształca obraz życia, doświadczysz prawdy. Dopóki sam nie uświadomisz sobie szarych filtrów, nikt nie będzie w stanie ci pomóc. Jeżeli nie jesteś czegoś świadomy, to kontroluje ciebie. Jeżeli jesteś czegoś świadomy, ty to kontrolujesz. Zatem musisz wiedzieć, co ci nie służy, aby to odrzucić, aby przez to nie patrzeć. Sztuką jest uświadomić sobie te filtry, które mamy, te filtry, czyli wierzenia, które nam nie służą. Skąd się one wzięły, te wierzenia i te filtry z tysiąca zdarzeń, myśli, słów i czynów, uwarunkowania ze szkoły, z domu, z kultury i religii. Wyobraź sobie, że na przykład wszystko, co w życiu o sobie usłyszałeś i wziąłeś za prawdziwe, było jak nakładanie na twoje oczy kolejnej pary okularów z takim właśnie filtrem, czyli wierzeniem. Na przykład, jeżeli ktoś mówił ci, że jesteś nikim, a ty w to uwierzyłeś, zacząłeś patrzeć na siebie przez filtr o nazwie jestem nikim. To nie jest prawdą. Jesteś idealny taki, jaki jesteś na daną chwilę. A tylko ta myśl, to wierzenie zniekształca ci to, jak siebie widzisz. Problem polega na tym, że my nie widzimy tego filtra. Czyli nie mamy świadomości tego zniekształcenia. Wydaje się nam, że jesteśmy nikim. Natomiast gdybyś odrzucił to wierzenie, ten filtr, to doświadczyłbyś tego, kim naprawdę jesteś. Tam pod spodem, tuż za tym wierzeniem, po prostu jesteś. Czyli ty już jesteś okej. Nie musisz robić czegoś, co doprowadzi do tego, że będziesz idealny. A musisz jedynie odrzucić to wierzenie, które mówi, że czegoś ci brakuje, że idealny nie jesteś. My tak bardzo przywiązaliśmy się do tych filtrów, czyli wierzeń, które nam nie służą, że obraz świata, na który patrzymy, mamy zniekształcony na wielu płaszczyznach. Jeżeli przez całe dzieciństwo słyszałeś, że świat jest niebezpieczny i przyjąłeś to za prawdę, z taką optyką będziesz patrzył na świat. Jeżeli słyszałeś, że jesteś dla kogoś ciężarem, tak też będziesz się czuł. Jeżeli ktoś ci wmówił, że jesteś brzydki, tak będziesz siebie widział. Budzenie jest porzuceniem takich historii.
porzucaniem filtrów, czyli wierzeń, które Ci nie służą. Dlatego przebudzenie to jest wolność, bo stajesz poza wszelkimi historiami. Nie masz presji, że coś musisz, bo wystarczy, że jesteś. Nic nie musisz, a chcesz. Sam mam wiele wierzeń, czyli szarych filtrów, które mi nie służą. To nie jest tak, że strykasz palcem i się budzisz. To jest proces. Niektóre wierzenia są tak mocno osadzone, że nawet nie mam o nich pojęcia, jak zresztą każdy z nas. Jaki mam na to sposób? Zobacz, co w Twoim życiu się powtarza i Ci nie służy. Jeżeli trzeci raz wyrzucili Cię z pracy, to sygnał, że najprawdopodobniej masz wierzenia, które doprowadzają u Ciebie do takich zachowań, że pracodawca Cię zwalnia. Co jeszcze mi pomaga? Staram się nie przywiązywać do tego, co myślę, bo wiem, że mój umysł sobie myśli bardzo często to, co sam chce, a nie to, co ja chcę. Staram się zatem niczego nie brać na serio. No i przebudzenie to jest właśnie doświadczenie tego, kim jesteśmy, a nie to, co myślimy, kim jesteśmy. Ja nie jestem tu po to, aby Cię do czegoś przekonywać. Ja tylko chciałbym zaprosić Cię do zobaczenia, co jest poza Twoją wąską perspektywą. Co jest poza tym wszystkim, co na Ciebie nałożono, co nam wmówiono. Zatem, co jest poza Twoją wąską perspektywą? Poza nakazami, jakim być, co mieć, gdzie być? Co jest poza usłyszanymi słowami, kim jesteś? Przecież coś musi się pojawić. Tam jest dokładnie to, po co tu przyszedłeś. Tam, czyli tu, jest wolność. Tu muszę zamienia się na chcę. Siła działania zamienia się w moc działania. Odkrywasz swój potencjał. Kreujesz i tworzysz. Działasz z miłości, a nie ze strachu. To tu zaczynasz doświadczać tego, co nieopisywalne. To tu odkrywasz piękno świata. Zachwycasz się ciszą. Odkrywasz to, kim jesteś. Przebudzenie to moment, w którym dostrzegasz swoją perspektywę. A zatem możesz wybrać, aby przez nią nie patrzeć. Innymi słowy mówiąc, dostrzegasz ograniczenia, filtry, które zostały na Ciebie nałożone i zaczynasz rozumieć, że one nie są Twoje, a Ty nie jesteś nimi. Zatem nie ma sensu się do nich przywiązywać. I jak przestaniesz się do nich przywiązywać, to zaczniesz widzieć, co jest poza nimi. To tam jest miłość. To tam jest to, czego szuka tak dużo osób, a znaleźć latami nie może. Przebudzenie nie daje Ci ukrytego świata. Daje Ci świat, który jest tu od zawsze. Tylko Ty go nie widzisz. Kilkadziesiąt lat czułem, że jest coś więcej, ale nie potrafiłem tego rozpoznać, więc cierpiałem. Byłem zamknięty w umyśle, w ryzach tego, kim chcę być i co chcę mieć. Ja wiem, że to nie jest takie proste. Dopiero gdy uderzyłem o ścianę, zatrzymałem się. To nawet nie ja się zatrzymałem, a zatrzymał mnie świat. Zatem albo zatrzyma Cię niemoc, totalne zmęczenie wpychanego na górę głazu, albo samemu badaj siebie, czyli dojdź do tego, kim jesteś, poprzez odrzucenie tego, kim nie jesteś. Odkrywając to, kim nie jesteś, odpadnie to, w co wierzysz, a Ci nie służy.
i doświadczysz tego, co pozostanie, czyli to, kim jesteś. Tam, czyli tu, po prostu jesteś i to wystarczy. Tu życie płynie, ty mu ufasz. Niewiele tobą szarpie. Poruszasz się w przestrzeni wolnej od zniewolenia. Tańczysz, nie bojąc się oceny. Śpiewasz, jakby nikt nie słuchał. Żyjesz, jakbyś był na świecie sam. Rozumiesz, jak ważny jesteś, bo zaczynasz rozumieć to, kim jesteś. Nie ma się czego bać. Lęk tworzyło uśpienie, czyli wąska perspektywa. Taka perspektywa naznaczona bólem, głównie z dzieciństwa, ale to nie jest prawdziwe. Spójrz ponad to. Spójrz ponad nią. Nie jesteś nią. Jesteś czymś więcej. Tych wierzeń, tych filtrów mamy olbrzymią liczbę. Wszystkie one tworzą dla nas więzienie, swego rodzaju kraty, które odgradzają nas od tego, co jest, czyli od miłości. Możesz zajmować się każdym wierzeniem z osobna, czyli przepiłowywać każdy pręt w kracie z osobna, ale możesz też rozpoznawać, co jest poza tymi wierzeniami, czyli możesz bezpośrednio rozpoznawać świat, który jest bez wąskiej perspektywy. Czyli rozpoznawać to, co jest poza kratami. Są praktyki, które skupiają się na pierwszym rozwiązaniu, czyli na przykład terapia, która pomaga ci przepiłować kratę, czyli rozwiązać supeł danej sprawy. A są praktyki, które bezpośrednio starają się wskazać na to, co jest poza kratami. Na chwilę obecną uważam, że wskazanie na to, co jest poza kratami, dla wielu nie będzie wykonalne. Trudno jest rozpoznać, co jest poza wąską perspektywą, czyli jak wygląda świat bez nałożonych filtrów, jak całe życie patrzyliśmy przez filtry. Z tego powodu podczas przygotowanego przeze mnie odosobnienia na żywo i kursu online Święty Spokój podchodzimy do tematu z obu stron jednocześnie. Rozluźniamy naszą wąską perspektywę, aby z drugiej strony łatwiej nam było rozpoznać, co jest poza nią. Doprowadziłeś mnie do bramy światła, miłości, Boga źródła. Pokazałeś mi, że ta brama jest otwarta i dalej to ja decyduję, czy będzie to podróż i wędrówka mojego życia. Pierwsze przebłyski budzenia są często bardzo emocjonalne. Wynika to z nagłego spadku ciężaru zdarzeń, które nas męczyły. Czyli doświadczeniu prawdy, a nie iluzji, którą żyliśmy. I zaczynamy też odkrywać miłość, która zawsze tu była, a my jej nie widzieliśmy. A w następstwie tego nasze życie zaczyna się zmieniać. Boże, jestem tak przeszczęśliwa po tej dzisiejszej medytacji. Ja w ogóle fruwam od ostatniej edycji, ale mam wrażenie, że z każdą edycją coś innego puszcza i obecnie moja radość dosłownie sięga zenitu, że mogłabym frunąć, dlaczego te warsztaty są wieczorem, bo nie wiem, czy dzisiaj w ogóle zasnę. No moje życie zmieniło się o 180 stopni, zresztą Boże, no pamiętasz moje ostatnie nagranie, w jakim wtedy byłam stanie, a w jakim jestem teraz, także nic nie trzeba mówić, chyba sama moja twarz, buzia rozpromieniona chyba mówi sama za siebie, tu nie trzeba nic mówić. Ostatnie 33 lata mojego życia czułam, jakbym była wśród zmarłych, a nie żywych. Jakbym była zamknięta w jakiejś ciemnej, ponurej piwnicy, z której kompletnie nie potrafiłam wyjść. Oczywiście, umysł upomni się o siebie, nie odpuści tak szybko, ale pamiętaj, nie potrzebujesz ani mnie, ani nikogo innego, jak tylko siebie, aby rozpoznawać to, kim jesteś. I aby doświadczyć wolności. Przepraszam was za to, że się cieszę jak gufia do sera.
ale ja mam tak dobry humor, że chciałam się tym wszystkim z wami podzielić i powiedzieć, że jestem od 5 rano na nogach i po kursie poszłam na spacer, pojeździłam na rolkach, rozmawiałam z moją rodziną przez kamerę i ja nie jestem zmęczona, ja chcę kurwa się po prostu cieszyć. Ja się tak cieszę, że żyję, że jestem, że mogę doświadczać, że mogę wąchać, cieszyć się i tańczyć i ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ja się nie wiem, co się dzieje. Łukasz, ja po prostu jestem zdrowa. Ja myślałam, że ja jestem chora psychicznie. Ja nie jestem chora psychicznie. Ja jestem po prostu sobą. Ja się nie wstydzę, że się cieszę, że chcę tańczyć, że chcę skakać. Ja chcę być małą dziewczynką, która ma 15 lat i się wspina na drabinki, to po prostu robię. Ja nie wiem, czy ja dostałam na głowę, ale moja rodzina się dzisiaj pytała, czy się najarała. Jeżeli jednak potrzebujesz w tym procesie wsparcia, to wkrótce zaczynam kolejną edycję kursu online Święty Spokój, a także 5-dniowe odosobnienie Święty Spokój pod Warszawą. Zapisać się możesz już teraz na jakobjakvod.pl. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć, w to, że w ogóle we mnie jest teraz tyle miłości do siebie i do innych. Wczoraj po spotkaniu, jak nagrałam ten filmik, to także napisałam wiadomość do mojej siostry, z którą od zawsze byłam skłócona i naprawdę powiedziałyśmy sobie wiele słów. Napisałam jej, że ją kocham i że naprawdę jestem wdzięczna za to, że ją mam, że wybaczę mi wszystko to, co ona mi zrobiła i też proszę o jej wybaczenie. Wysłałam wiadomość do mojego brata, też podobną, że go kocham i że proszę o wybaczenie, jemu też wybaczam. I zadzwonił do mnie i się zapytał, czy coś piłam, a ja powiedziałam, że nie, że jestem po prostu szczęśliwa. I że to jest najważniejsze, że miłość jest najważniejsza w życiu i to, żeby potrafić sobie i innym wybaczyć. Nie jesteś sam, nie martw się. Za rogiem czeka na ciebie wolność. Pozwól sobie poczuć, czym ona jest. Jeżeli natomiast chcesz jeszcze pospać, to nie ma w tym nic złego. To naprawdę też ma swoją wartość. Keep